Cześć, 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 Paweł Scott, sportowe love, love. Nie, okazało się, że rozgrywki piłkarskie tylko na tym wyższym poziomie w Polsce będą się toczyły, ponieważ dzisiaj podjęto decyzję, na mocy której rozgrywki seniorskie w czwartej lidze i niższych klasach rozgrywkowych zostają odwołane. Dlaczego je odwołano? Otóż dlatego, że epidemia koronawirusa tak naprawdę nie ustaje pomimo zdjętej części obostrzeń, to jednak trudno by było rozegrać te właśnie rozgrywki w niższych klasach rozgrywkowych, gdzie w większości piłkarze grają dla przyjemności. I tutaj nie ma co narażać od zdrowia zawodników. Podobnie rozgrywki w kategoriach młodzieżowych zostały odwołane. I tutaj również dobra decyzja. Młodzież z pewnością poczeka, nabierze głodu gry i powróci w przyszłym sezonie. Tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, co z trzecią ligą. Tutaj decyzja ma zapaść 12 maja. 12 maja, więc wtedy konkretnie się dowiemy, co i jak w kontekście trzeciej ligi. Wiadomo, w tym przypadku polskim najistotniejsza jest oczywiście Ekstraklasa. Kluczowa, aby dokończyć sezon, aby poszczególne zespoły sportowe awansowały do europejskich pucharów, abyśmy mogli cieszyć się tą piłką właśnie w tym wydaniu profesjonalnym, tak? Bo to jest gdzieś kwintesencją tego wszystkiego, co dzieje się w poszczególnych klasach rozgrywkowych. No cóż, decyzję o tym, że rozgrywki od trzeciej ligi w dół oraz te zmagania młodzieżowe zostały odwołane, jak najbardziej, tak jak wspomniałem, można zinterpretować jako decyzja słuszna. Słuszna i raczej też chyba wyczekiwana w środowisku piłkarskim. Niewiele osób, wydaje mi się, spodziewało się, że rozgrywki w tych niższych kategoriach zostaną dokończone. Trudno też byłoby zagospodarować odpowiedni czas właśnie na dokończenie tych rozgrywek. Wiadomo, kalendarze są bardzo napięte. Teraz przez tą przerwę musiałyby być jeszcze bardziej napięte, trudne do zrealizowania. Tym bardziej, że tak jak wiemy, w tych niższych klasach rozgrywkowych piłkarze łączą grę w piłkę nożną ze swoją pracą zawodową. No i tam byłoby niezwykle, niezwykle trudno. Natomiast, tak jak wspomniałem, mamy taką sytuację, jaką mamy. Rozgrywki od trzeciej ligi w dół, od czwartej ligi w dół odwołane. Odnośnie trzeciej ligi decyzja ma zapaść 12 maja, także lada dzień. Zobaczymy, co postanowi w tej sprawie Polski Związek Narciarski, chciałem powiedzieć. Oczywiście Polski Związek Piłki Nożnej. No i czekamy, co się wydarzy. Miejmy nadzieję, że tego sportu jeszcze w tym sezonie będziemy mogli troszkę pooglądać. Na to liczymy, na to liczę ja, na to liczycie pewnie także i wy. Słuchajcie, na dole macie takie łapki w górę i w dół. Klikajcie szczególnie te łapki w górę. Klikajcie także w dzwoneczek, subskrybujcie kanał, żeby mieć powiadomienia o nowych materiałach, które specjalnie dla was publikuję. To już ode mnie tyle na teraz. Trzymajcie się, na razie. Pozdrawiam.